Dzień dobry. Cześć. Witajcie na Zadupiu. W sumie witajcie w drugim sezonie i pierwszym odcinku o ogródku warzywnym na Zadupiu. Tak, mimo to, że jest jeszcze zima, to zaczynamy sezon. Zaczynamy to trochę za duże słowo, ale naprostujemy sobie foliaka. I trochę tutaj ogarniemy i trochę pogadamy i to będzie się liczyło jako zaczęcie. Tak. Przyniesiesz mi te drugie rękawice jeszcze z żuka? A gdzie one są? No na pokrywie silnika. Dzień dobry. Tak, bo ja dzisiaj mam w planach, tak genialnie wymyśliliśmy, że nie będziemy kupować ziemi do wysiewów, tylko pozbieramy ziemię z kretowisk, bo jest ich tutaj pełno i po prostu ją wykorzystamy. Kupimy tylko tam te dodatki typu perlit i co? Coś jeszcze? A i te kokosowe wiórki, które można dodać w sklepach i w to będziemy wysiewać. Tak, właśnie to chciałam wam powiedzieć. To idę po drugie wiadro. Ale i... to tutaj zostaw. Czemu? No bo to jest ziemia w stok. Tu jest dużo tych kretowisk. I będę tam chodzić i się topić, nie? Tutaj się nie utopisz. Masakra, tu jak się wchodzi, to po prostu się zapadasz. Nogi ci wpadają po kostki w błoto. To jest żart jakiś, nie? A ja chciałam to zabrać akurat. To mi jest tu potrzebne. To jest ziemia do pomidorów. Nie widzisz? Nie. To ci mówię, jak to widzisz. Masakra z tobą. No tu to tak uważaj, jak chodzisz, nie? No, ale ty nie tu tylko sadziłaś. Gdzie? Przy samym tym, czy na całej szerokości to są już cebule. Na całej szerokości są cebule. I chcesz to dzisiaj odkryć? No tak. Czy myślisz, że się przebiją wszystkie? Nie wiem. Bo w ogóle zaczęły się przebijać cebule już. Bo ten karton jest już taki rozmokły, że one się raczej przebiją, wiesz? Wychodzą krokusy chyba. Nie wiem, czy nie tulipany już. I tu były jeszcze krokusy. A, żonkile, bo krokusy już powiedziałam. Ja nie wiem, no można zostawić ten karton, ale się zastanawiam, przykryć je jeszcze słomą czy coś. A ja idę tu zobaczyć szparagi, ale pewnie nic z nich nie ma i tak już. Czemu ty myślisz, że one przeżyły? Nie wiem. Cały czas mam nadzieję. Bo tu w tym rowie sadziliśmy szparagi, ale nic nie wyszło w tym roku. Możecie napisać w komentarzu, czy wy mieliście szparagi w sumie i czy coś wam z nich wyszło kiedykolwiek. W sensie pewnie tak. Po pierwsze, dlaczego myślisz, że przetrwały, a po drugie, dlaczego myślisz, że w styczniu by już wylazły? No, nie myślę, żeby wylazły, ale myślałam, że może coś widać. Ale pewnie nic. Jakiś tunel tutaj jest. A, to może już nic tam nie ma nawet. Dobra, a ja chciałam wam pokazać te rośliny, które dostaliśmy od Kaśki, jak się mają. W ogóle jakbyście chcieli, to piszcie w komentarzach, bo ja chętnie przyjmę jakieś tam sadzonki też, bo obsadzić ten ogródek to nie będzie łatwe. Chociaż kupiłam w tym roku sporo nasion, ale nie wiem, czy wyjdzie cokolwiek z nich. To zależy. Pozbierałam też od jeżówki i tak dalej, ale ogólnie potrzeba tego od cholery i jeszcze trochę. No w każdym razie tutaj jest ta lawenda, którą sami sadziliśmy. Tutaj jest coś, nie wiem co to jest, szczerze powiedziawszy. I tu było coś jeszcze wsadzone, ale tego aktualnie nie widzę. Tutaj chyba wyrósł mlecz i trzeba by go wyrwać, bo to nie wygląda na nic od kachy, co dostaliśmy. Najlepiej rośnie to coś. Miałam tego nazwę gdzieś, oczywiście już nie pamiętam.
i to się rozrosło bardzo, bo to było malutkie. I tu jeszcze był przetacznik i to. To ja wiem, że to jest profesjonalny film i to też rośnie i ma się ok, a przetacznik nie wiem gdzie jest. No i tutaj są liliowce od babci Basi, które dostaliśmy i też widzę, że one się rozrastają ładnie. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale ja widzę. Afirmuję sobie, że w tym roku tutaj ta strona będzie najładniejszą stroną ogródka. Hehe, zobaczymy. No, a tutaj jeszcze tak naprawdę cały ten bok jest do obsadzenia. No tu mieliśmy powiększać ten ogródek, jeszcze taki trójkąt zrobić, bo ja chciałam tutaj wsadzać dalię, ale na razie jeszcze żadnych nie kupuję kłączy, bo widziałam, że już można dostać. W ogóle wczoraj byliśmy w sklepie ogrodniczym i mieli pełno, ale nic nie kupuję, dopiero będę kupować pewnie jak będzie termin sadzenia. No, a tak to kupiłam dużo nasion, wiecie, ostróżki, jeżówki i tam pełno innych. O nasionach pewnie zrobimy wam oddzielny film o rozsadach, więc nie mówię wam co i jak. No w każdym razie chciałabym tu wszystko mieć obsadzone dookoła, wiecie, taki typowo wiejski ogródek z takimi kwiatami typu malwy. Dobra, Adrian, widzę, działa na łoko jak zawsze. Co, prosto? Tak będzie dobrze. Tak będzie dobrze? No. Misja foliak zaraz będzie wykonana. No, a tu wam jeszcze pokażę, bo pod tymi kartonami, gdzie sadziliśmy, gdzie ja sadziłam tulipany, też jest o tym odcinek. Adrian pewnie tu gdzieś wrzuci. No to zaczęły wychodzić, właśnie o tym wam mówiłam przed chwilą. Tutaj jest coś, tam coś też jest, to mi wygląda na tulipany. Nie wiem, czy dobrze... Czekajcie, o tu widać. Nie wiem, czy to dobrze, czy niedobrze, okaże się. Tu mi się wydaje, że wychodzą też te żonkile, może to będą, a może... A nie wiem. Dużo tu było posadzonych, a hiacynty tu jeszcze były jakieś pojedyncze. No, to się okaże, no w każdym razie wychodzą już. Jak tam człowieku myślący? Aż o tyle trzeba ją podnieść? Troszkę mniej. Ale tylko z przodu, nie? No, no. Ale to zostawiasz na tych? Na cegłach? Czy jak chcesz to zrobić? No na tym. Na tym? Aha. To ja się odsunę i będę to nagrywać. Gęsi lecą gdzieś. Słychać, a nie widać. A widać. Powiedz tylko jeszcze naszym widzom, czy ta piła to był dobry zakup i czy jesteś z niej zadowolony? Jestem średnio zadowolony i była za droga, ale ten, chodź pomóż. To jest równo czy za wysoko? Na trzy tytki musisz to spiąć, żeby przylegało. Zamówiłem kotwy do tego. To czemu to dzisiaj robisz, jak ich nie masz? No bo już będzie stało, no bez folii to nie odleci. Niech już stoi. Jadę, tylko wbiję kotwy już. To do wyjebania. Gdzie trzeba... To jest to, co się poddało w tym foliaku. To było jakoś...
nie wiem, czy zgrzane, czy co, te farfocle, co trzymają folię do rurki. Przy lepce to jest zrobione. To zawsze się pierdoli. Także trzeba będzie coś wymyślić innego. Powiedzcie, napiszcie mu, że na trytytki cyk i koniec. Jak wyszliśmy z mieszkania, to mówię do Adriana, ale ciepło, jak wiosennie i w ogóle bla bla. A teraz już jest z powrotem zimno i wieje. I ogólnie u nas tu bardzo mocno wieje. Wczoraj chyba... No, wczoraj był w miarę spokój, a dzisiaj znowu zaczyna wiać. Ale tutaj jakichś większych zniszczeń nie ma, oprócz tego drzewa, co tam Adrian wycinał. I nic nam nie odfrunęło jeszcze. No ale ogólnie właśnie od rana, w sensie od rana, no jak wychodziliśmy z domu, to była 12:00. No to było tak bardzo przyjemnie i słońce świeciło i aż się chciało żyć i było się pełnym energii, a teraz to jest jak zawsze w sumie, czyli depresja. Muszę was trochę zabawiać, jak Adrian idzie po łopatę, bo wyście się tutaj zanudzili. A tak przynajmniej macie jakąś rozrywkę. Chciałam wam pokazać, że właśnie tak mocno wieje i w ogóle, a to drzewo, które nam przeszkadza, jest położone na tym drugim i nie spadło. A znowu na to liczyliśmy, że spadnie. Więc cały czas jest lipa straszna. A widzę, że się buja. To może jednak w końcu się uda, jak jeszcze trochę powieje. Wtedy nie mielibyśmy większego problemu. No ale tutaj widzicie, się robi taki trójkąt. Adrian działa nadal. A ja chciałam powiedzieć jeszcze, że zajechaliśmy dzisiaj żuczkiem na działkę. Gdyż ponieważ droga jest średnio przejezdna. Ale Adrian wrzucił post na Instagrama, Facebooka i YouTube'a, w którym możecie zadawać mu pytania dotyczące żuka. Dziękujemy za część, bo już część jest zadanych. Ale jeśli macie jakieś pytania, to piszcie. Chciałbyś coś dodać? Tak. Nie chodzi o dane techniczne, które będę spisywał z dowodu rejestracyjnego i z Wikipedii. Tylko chodziło mi o to, że wydawało mi się z tych pytań, które dostaliśmy na PRIW, że ludzie zaczęli rozważać, czy nie kupić żuka na wóz misyjny na działkę. I w tym kontekście, jak chcecie coś konkretnie zapytać, to pytajcie i postaram się odpowiedzieć w miarę konkretnie. To wszystko. Tak. To wiecie, co macie robić. O, słońce świeci, widzicie? O, już nie świeci. Trochę świeci. Tutaj poprzykrywane sianem wisterie i mięta. Tutaj Adrian jeszcze wymyślił, że zrobimy ścieżkę z belek. Tak, żebyśmy nie mieli później problemu. Także wkładamy tu jedną, tu drugą, a foliak już jest wyrównany. Na razie musi tak zostać, jak jest, a później będziemy go jeszcze przytwierdzać do ziemi i do tych kłód wielkich. Ja w ogóle trochę za późno na to wpadłam w tym roku i z Adrianem już o tym gadaliśmy, że szkoda, że dopiero teraz. Ale to jest plan na za rok i przypomnijcie mi, jakbym zapomniała, żeby tam, gdzie jest ta zielona, ładna trawa już teraz, wsadzić cebulki krokusów, więc na wiosnę byłaby trawa z krokusami. I no szkoda, że teraz przyszło mi to do głowy, no nie pomyślałam o tym. Ale plan na za rok, chociaż nie wiem, myślicie, że jak jest tam tak mokro, to one dadzą w ogóle radę, żeby jakoś przetrwać? No nie wiem. Dajcie znać, ale myślę, że i tak je posadzę, tak w ramach eksperymentu. Jak się nie uda, to się nie uda. Trudno. Jeżeli chodzi o foliaka, to były z nim dwa problemy. Jeden był taki, że po podlaniu tam, gdzie było wyżej, wszystko schło dużo szybciej niż to, co było niżej.
I teraz mam nadzieję, że to rozwiąże ten problem. Tutaj na razie nie będę nawoził nic. Poczekam do wiosny, aż będę wygrzebywał kompost. I ten taki trochę bardziej przerobiony to tutaj nawiozę. I wtedy przykryję to świeżym sianem. Drugi problem był taki, że ta ścieżka z czasem była coraz szersza i było coraz mniej miejsca tutaj na pomidory. Wszystko się tutaj utłukło i w ogóle, także zrobiliśmy też krawędzie do ścieżki. Tam zostawiliśmy więcej miejsca, żeby zrobić też dwa rzędy pomidorów. Już zapomniałem, jak bardzo cierpiałem z pomidorami, także był to idealny czas, żeby podjąć tą decyzję i będzie pomidorów jeszcze więcej niż było w tamtym roku. Było 18 krzaków. Tak mówiłeś, no. I myślę, że teraz zrobimy 24, tak. I że jakoś się tu zmieszczą. Jeżeli chodzi o inne plany co do tego ogródka, to wszystko, co mówiliśmy wcześniej, to jest o kant dupy. A będziemy teraz siedzieć w miejskim ogródku głównie, a tutaj będziemy przyjeżdżać raz na tydzień, raz na dwa. Może częściej, ale nie sądzę. Także pomidory będziemy mieli, zobaczymy, czy przy tak rzadkim podlewaniu z grubą ściółką one tutaj dadzą radę. Być może tak na 20% przytargam tutaj Mausera i zrobię jakieś nawadnianie kropelkowe, ale raczej nie. Oprócz tego będzie drugie podejście do szparagów i będą chyba ziemniaki. Na pewno, nie chyba. Tak? No tak, dobra, to ziemniaki robimy znowu pod słomą. Poletko będzie dwa razy większe, czy tam trzy razy większe niż było. I zobaczymy. Ziemniaki bez podlewania praktycznie dały radę, więc to się uda. No i dynie jeszcze chcieliśmy. Będą dynie tam, gdzie były w tamtym roku, ale już bez eksperymentu z trzema siostrami, bo to była porażka. Także będą dynie i będzie trochę fasoli. Możemy powiedzieć w sumie jeszcze, że w tym eksperymencie trzech sióstr, no to właściwie wyrosły nam dynie, które zadusiły kukurydzę i zadusiły fasolkę. No, nie, to nie chodzi o to, że one coś zadusiły. Chodzi o to, że to trzeba wiedzieć, kiedy co wsiać, wiedzieć, jakie odmiany kukurydzy i dyni użyć, żeby to wszystko wzeszło jednocześnie i tak dalej. Czyli my nic nie wiedzieliśmy. Ja wysiałem wszystko wtedy, kiedy było napisany termin wysiewu na paczkach z nasionami, no i wyszło jak wyszło. Kukurydza urosła dużo za późno, a fasolka i tak się pieła tylko po płocie, także to daje się z tym luz. Tej kukurydzy i tak nikt za bardzo nie przepada. Także oprócz tego będzie tutaj też, jest już zimowa cebula i czosnek, będzie jeszcze wiosenna cebula i czosnek, dosyć dużo jej. I może będzie parę krzaków papryki poza foliakiem, ale nie wiem, bo to trzeba dużo podlewać, to pomyślę nad tym. I będziemy wsiewać w te grządki, które będą puste, żeby nie stały puste, coś. Jeszcze nie wiem co, powiedzcie mi co będzie najlepsze. Czy jakaś gryka, czy koniczyna, czy żyto, nie mam pojęcia, czy zmieszać to wszystko i nie wiem, Martynka, będziesz tutaj w te byliny już wsadzać w tym roku, czy nie? Coś no, tam powsadzasz? No chciałabym, żeby one już się rozrastały, nie? Więc mamy jedną grządkę, jeden pasek zostawiony na byliny, ale nie mam pojęcia, co tam posadzę i nie mam nic na razie, co bym mogła tam posadzić. Myślę o jeżówce, bo no tego myślę, że będziemy mieli sporo, a przynajmniej mam taką nadzieję, a reszta nie wiem. Tak, czyli ogródek tutaj warzywny schodzi na drugi plan. Będzie to wszystko, co wymieniłem, a będziemy starali się skupić na tym, żeby warzywa hodować tam i bardziej tego doglądać, bo będziemy tam cały czas. A tutaj spróbujemy zacząć sadzić drzewa i krzewy. Mimo to, że nie ma ogrodzenia, to będziemy próbowali je zabezpieczać siatką jakoś i no trzeba już to zacząć, no bo to w jeden rok nie urośnie. To tyle. Dziękujemy za uwagę i do widzenia. Pa! Pamiętajcie o pytaniach o żuka, ale takich jak mówiłem. Inne nie mogą być. Nie.